Dom Medica jest placówką medyczną świadczącą kompleksową opiekę nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych. Zapewnia regularne wizyty lekarza, pielęgniarki oraz fizjoterapeuty. W ramach świadczenia pacjent otrzymuje wymagany sprzęt medyczny oraz dedykowane urządzenie do ćwiczeń oddechowych. Świadczenie jest w całości refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ważnym elementem postępowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie jest stosowanie inhalacji, ćwiczeń oddechowych oraz efektywny kaszel. Połączenie zabiegów i przeprowadzanie ich w odpowiedniej kolejności pomaga w oczyszczaniu dróg oddechowych. Ćwiczenia oddechowe z użyciem trenażera oddechowego mają na celu zwiększenie siły mięśni wdechowych, głównie przepony, poprzez wykonywanie szybkich i dynamicznych wdechów w krótkich odstępach czasu. Ćwiczenie to zwiększa objętość płuc oraz ich wydolność. Optymalną pozycją do przeprowadzenia zabiegu jest pozycja siedząca, umożliwiająca swobodne oddychanie. Po podłączeniu przewodu z ustnikiem wykonaj dynamiczny wdech przez ustnik tak, by unieść kolejno jedną, dwie lub trzy kulki, a następnie wstrzymaj oddech tak długo, jak to możliwe. Ćwiczenie wykonaj w seriach indywidualnych, ustalonych z fizjoterapeutą i dostosowanych do własnych możliwości. Rozpocznij od 5 powtórzeń w jednej serii, a następnie stopniowo wykonaj kolejne serie w odstępach około 2-minutowych, zwiększając ilość powtórzeń. Ważne! Ćwicz regularnie według zaleceń fizjoterapeuty. W przypadku wystąpienia zawrotów lub bólu głowy, przerwij ćwiczenia. Objawy te mogą świadczyć o zjawisku hiperwentylacji, do którego dochodzi w sytuacji, gdy w krótkim czasie wykonasz zbyt dużą ilość wdechów. Pamiętaj! Użycie trenażera pomaga natlenić organizm, ułatwia oczyszczać drogi oddechowe z zalegającej wydzieliny oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia infekcji płuc.